Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Troublemaker Raise Your Gang. Tak apparently nazywa się nasza gierka. Gra, która, nie wiem, ja mi się kojarzy jakoś tak z taką trochę budżetową, szkolną jakuzą generalnie. Czyli będziemy budować nasz gang, będziemy robić problemy generalnie w szkole i będziemy raczej takimi, z którymi nie warto zadzierać. Jak to konkretnie zadziała, zobaczymy sobie zaraz w grze, moi drodzy, a jeżeli wam się podobają tego rodzaju gierki i sprawdzanie właśnie może nie najbardziej znanych i nie tylko AAA tytułów, to zapraszam was do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, bo to zawsze fajnie widzieć subskrypcję na kanale. Ja klikam F w tym momencie i wchodzimy sobie do ustawień. Język angielski to będzie nasz język tutaj, chyba że jest polski jakimś cudem, jest indonezyjski. No niestety indonezyjskiego nie znamy, napisy będą normalne. Ha 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 he he he. Okej, okay, na dole będą, o, mogą być na dole, ale w innym miejscu. Okej, okay, niech będą i w ten sposób. Nie będziemy się chrzanić z profanities, niech sobie będą włączone w tekście i w słowie. I co, no, nie będę do tego wszystkiego przechodził, ale generalnie gdybyście chcieli, to oczywiście istnieją różne opcje graficzne, różne rodzaje działania, jak kamera będzie działać i tak dalej, to wszystko tu jest możliwe do zrobienia. Jak nam coś nie będzie działać, to sobie zmienimy. Wchodzimy do nowej gry, zaczynamy na poziomie normalnym, chcemy standardową mieć przygodę, tak jak była ona zdesignowana przez dewelopera, no i zobaczymy tak naprawdę, co Troublemaker ma dla nas. Szkoła każdego dnia, ale czy już jesteś na tyle mądry? Studiujesz w domu? Spójrz na dzieciaka sąsiadów. Co ty będziesz robił, jak będziesz cały czas w ten sposób się zachowywał? Hej braciak, jak twoje marzenia? Zawsze będziemy razem, co? Ah, kontol. Nie wiem, czym jest kontol. Ale było to najważniejsze ze wspomnień chyba. To dopiero co skończyłeś, co kolego? Cholera. Ostatnimi czasy szkoła zajmuje praktycznie cały czas. Czego ty się w ogóle uczysz w tej szkole ostatnimi dniami? To wszystko staje się tak strasznie ciężkie. Dzieciaki się zmieniają w prawdziwych dupków z dnia na dzień, co nie? Za moich czasów... A, zaraz, czekaj, przecież ja wypadłem ze szkoły, mnie wywalili. Lepiej się zachowuj w szkole, nie bądź taki jak ja. Ja po prostu jestem kolesiem od... Boże, pulpetów w okolicy. Musisz być zmęczony łażeniem do szkoły przez cały czas, zwłaszcza kiedy szkoły ostatnio cenią sobie inteligencję bardziej. Ci, którzy są w stanie zapamiętać teorie, to są faworyci. A ci, którzy uprawiają sport czy zajmują się sztuką, nigdy nie będą priorytetem, co nie? Powiedz, pozdrów może panią Ratich ode mnie i wujaszka. Wybacz, zapomniałem jego imienia. Boże, jak swojsko. Generalnie, Chryste Panie, koleś się śmieje tak po prostu po ludzku, nie? Ha, 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 i tyle. Kobloskami. Co tu się w ogóle dzieje? Jesteśmy sobie ziomeczkiem. Takim Kazumą Kiryu, tylko że w wersji indonezyjskiej. I bez marynarki jeszcze, ale mamy plecak, możemy biegać. To pobiegniemy sobie do szkoły, co? Mam nadzieję, że zapakowaliśmy wszystko, co trzeba w plecaku, co tutaj leży na ziemi. To wygląda, jakby coś leżało. Możemy to wziąć? To jest nóż. Nie, to jest picie. Po prostu na ziemi leżała butelka wody i ją wzięliśmy. Totalnie zdrowa sytuacja. Nic tutaj się nie ma co przejmować. Tam są jakieś ziomeczki w ogóle. Czy będziemy mieli od razu tutorial z walki? Na dzień dobry. O, proszę, Doni. Ej, lepiej się obróć i znać inną drogę. Tutaj to co... Tutaj siedzą sobie Pengakara. Cokolwiek to znaczy. Pengakara? Co to w ogóle jest, braciszku? My, debilu, Pengakara. Penganguran Baniagakara. Ha! Niepracujący, którzy robią bezrobotne rzeczy. Bezrobotni właściwie. Jesteś takim ojczulkiem. Cholera. Cholera jasna, czy ten dzieciak jest głuchy? On wciąż tutaj łazi. Co to w ogóle jest? Ja go nie widzę zbyt wyraźnie. Tak, nie widzicie go zbyt wyraźnie, bo jest zbyt duży ten blur w tym momencie zastosowany w grze. Jakby był troszkę bardziej klarowny obraz, to może by było widać. A to jest ten dzieciak, który ma chyba pragnienie śmierci. Buddy. Ja nie jestem zdziwiony. Buddy. Ten, co jest dupkiem dla naszego szefa? Tak, cóż. Wydaje się, że przemoc to jedyny język, w jakim on się posługuje. No dobra. Ty pierwszy, Don. Pomożemy, jeśli byś miał problemy. Nie mam takiej potrzeby. Ja go rozpieprzę. A to jest Buddy. Buddy jest wyraźnie zmęczony całą sytuacją. Nawet się nie zdążył słowem odezwać, a oni już całą historyjkę mu wymyślili. Ci kontole są zawsze na moim tyłku. Kontole to chyba jakieś dupki indonezyjskie czy coś, nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie. Gra też nie zamierza tego nam wytłumaczyć za bardzo. Klimacik jest no mega, mega swojski. Jak się bijemy? Lewy kontrol. Na shift jest evade, okej, okay, bo po prawej udowu to jest napisane, na spacji jest
deflektowanie. No okej, okay, tutaj jest też tutorial, dobra. Ja go kurde naklepię kolesiowi, no przecież on nie ma szans ze mną, patrzcie na to. O, 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 odrzucił mnie. Na shifcie mamy evade. Energia się zregenerowała, mimo że było okienko tutoriala. Szanuję to. I też na shifcie możemy kliknąć, żeby uciec. Dobra, to ja tutaj robię unik. Zaraz, no unik to jest taki nie do końca unik. Tak wybiegłem w niego zamiast gdzieś na bok. Na spacji możemy odbijać ataki. No bo to się tutaj przygotuje. Dawaj, pokaż mi jak... Kurde, nie zdążyłem, bo mi się tutorial pojawił. Zawsze musimy uważać na energię. No spoko, a mogę też uważać na to, co się dzieje, bo ja bym chciał... O, możemy się skupić, tylko trzeba byłoby trzymać. No to bardzo jakuzowo jest, tylko że problem jest taki, że z wszystkimi tymi klawiszami to się robi trochę problematycznie wtedy. Dobra, tutaj się... Ten... Sytuacja... A, może mogę wziąć to? Bardzo... O, po prostu poleciało w niego, pięknie. Słuchaj, ziomek, ja ci tutaj po prostu naklepię w tym momencie. Teraz. Proszę bardzo, deflektowałem, ale on dostaje serię pocisków po prostu w japę. Zaraz, musimy tutaj uniknąć, ja to wiaderko teraz, bum, ja go skopa po prostu w niego rzucam. To nawet nie jest złapanie, on po prostu dostaje jak piłką bym strzelał w bramkę. Kiedy życie twojego przeciwnika osiągnie poziom krytyczny, możesz go wykończyć używając kul ruchów. No dobra, to ja teraz użyję kul ruchu. A, to chyba nie był kul ruch. To chyba był po prostu zwykły. To jest chore, bracie. To było chore, to na pewno. O kurde, dobra. Don dostał, cholera to boli. No powinno. O kurna, on naprawdę jest w problemach. Cholera jasna, Winty, ta twoja pieprzona morda. No cóż, sorry. A przestańcie pierniczyć i pomóżcie mi. Cholera, zapomniałem, Don, wszystko w porządku? Jak śmiesz, Ren, dalej, trójkę na niego. No dobra, nie mogę się doczekać, aż tego popieprzonego kolesia stłuczemy na kwaśne jabłko. Dobra, idź pierwszy. Dlaczego ty nie pójdziesz pierwszy? Dobra, kurde, no to razem w takim wypadku, na 3-2-1. O, zebrali się w kilku na mnie, co? Co za kurze. Ale to będzie proste w takim razie. No ja nie wiem, czy będzie takie proste, ziomek. Jakby skończyły nam się wiaderka, które moglibyśmy kopnąć, mam wrażenie. Mamy pokonać Windaha i Randy'ego teraz. Nie, jest tu wiaderko po prawej. Moja najsilniejsza moc to kopanie wiaderek. Dobra, gro, ja wiem. Inspiracje Jakuzom są wszędzie widoczne. Na V możemy sobie ekwipunek jeszcze wybrać. Boom! O Jezu, jakie spowolnienie! Dobra. Słuchaj, ten... Ziomek, nie podchodź, proszę cię, jakby masz wiaderkiem. Ja mogę ci mi rzucić jeszcze? Może mogę motocyklem rzucić? Nie mogę motocyklem, to szkoda. Bo tutaj sobie unikniemy. Jak tego tutaj skopiemy trochę. Oj, deflect! Deflect! Może życie też nie jest jakieś wybitnie potężne. Kurde mol. Dobra. Ja bym chciał jakieś super ekstra ruchy zrobić, ale nie mam żadnych, jak się okazuje. Dobra, unikniemy tutaj jednego ataku. Dobra, to jakby wypadało. Spacja, no kurde, klikałem. Ja mam połowę życia już. Kurde, oni też, ale... O, dobrze, o ścianę go. Kurczę, ze stun lokowałem go przez chwilę. Kurde, on trochę mi oddał. Oni ten motocykl rozpierniczyli z tyłu kompletnie. Nie, chłopaki, nie tak to powinno było wyglądać. Dobra, to ja mam wrażenie, że przegram tą walkę, wiecie? Chociaż kto wie. Jak chłopaki będą tak się dawać tłuc... Dobra, tłucmy, po prostu róbmy swoje. Dobra, shit, mam mało życia. To robimy jakieś specjalne zagranie, o mój Boże. O mój Boże, to było warte tego, dostaliśmy 6 milionów, nie wiem, punktów, pieniędzy. Nie wiem, jacyś ludzie przyszli po prostu nam pokibicować. Tego też teraz w tym momencie skopiemy. Nie, to nie były miliony, to było tysiące. Indyjskie rupi, I guess? Indonezyjskie chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to są rupi tak naprawdę. Rzuciłem tak tą walutę teraz. Cholera. No twoja wina, że zawsze nasze tyłki są skopane, Win. Za co ty mnie kurwa winisz w tym momencie? Co za nuby wasza dwójka. W dwójkę byliście na kogoś i wciąż zostaliście w tyłek. Cicho tam. Co to? O kurde, to nie koniec, coś czuję. Teraz przyszli kurczę ludzie bez koszulek, co? Poszliśmy tylko na sekundę stąd, żeby kupić herbatkę mrożoną dla pana Bolecha. I co tu się dzieje? Z kim wy w ogóle walczycie, że tak skończyliście? Buddy. Zamknij mordę i skopię go tyłek. Dlaczego Buddy zawsze szuka problemów z Pengangurangangiem? Ach, dobra, rozwalę ci czachę, Buddy. Dlaczego? Jak to jest, że ja jestem tym, który szuka niby problemów? No dobra, mam w sumie... Mam już ich dość. Trzeba skończyć tą sprawę, żebym mógł w końcu pójść do domu szybciej. Ja myślałem, że do szkoły idziemy, a nie do domu. Może Buddy stwierdził, że chrzanić jednak tą szkołę. No i dość boską, ale teraz... Ja mam mało życia, jak ja mam ten... Ich pokonać teraz niby? Przecież to nie ma opcji. A na Q możemy wybrać nasze super fajne, zajebiste ruchy. Okej. To co, to ja klikam Q. Eat this chair. O, Jesus. Dobra, możesz użyć tylko tyle ruchów, ile masz tych fioletowych kresek.
Dobra, dobra. No, ale pięknie go uniknąłem, o Jesus. Dobra, ja go teraz tutaj, proszę bardzo. Jest wciąż niebezpiecznie, ale mam wiaderko pod ręką. A jak mam wiaderko pod ręką, ej shit, dobra. Udało mi się go jakoś pięknie okiełznać. Tego kolesia, tego tu niego trzeba załatwić, bo on ma mniej życia. Ja bym go mi się udało jakoś kurczę pokonać. O, pięknie, lecimy teraz. Kombosy, pu 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 pu. Pięknie tutaj. Octonoken style, Jojo po prostu by się nie powstydził. Merdeka. Kurde, jak ja z nimi skończę, to merdeka nawet nie będzie po nich jako pozostałość. Kurde, ładuje mi się ten zielony, ten fioletowy pasek, ja bym chciał go wykorzystać bardzo szybko. Dajesz, 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 to będzie. I Discher się załadowało, okej, mogę tutaj uniknąć ataku. Chłopie, masz i Discher, proszę. Jesus, myślałem przez chwilę, że go wyrzuciłem w ogóle w kosmos. Ale pięknie ich rozwaliłem, pięciu mając mało HP. To po prostu rozpykałem, tam w ogóle chyba jakieś HP, nie wiem, itemy też do pomocy, ale oh shit, czy to jest boss jakiś? Febri, zobaczmy co masz przy sobie, Buddy. Nie będziesz tylko dobry w kwestii bicia moich chłopców. No nie wiem, na razie jestem dobry totalnie w kwestii bicia swoich chłopców. Jaki ziomek, o Jesus. Czy to jest jakby mój rówieśnik? On wygląda co najmniej jakby był 20 lat starszy. Pokonaj Febriego, itemy. Wino. Dobra, wypiliśmy wino. Dobra, ziomek, ja wiem, że ty masz dużo do powiedzenia w kwestii tego, co tu się dzieje, ale ja mam wiaderko. No to ja czekam, aż się fioletowa energię załaduje. Jakby... pierniczam. Bo to jest Febri, nie? Jakby tutaj nie ma co się ten... nie ma tutaj wstydu, że uciekam, się i motor rozwalę. Pyk, pyk, Febri. Dobra. Unikamy ataków. Febri, tutaj pięknie... A, Febri tutaj, kurczę, on potrafi jednak robić swoje. Skurkowaniec. Słuchaj, Febri. Bo ja mam już Eat This Chair, więc jakby masz. Shit, shit, shit. Koleś zrobił też jakieś kombosy. Nagle. Dobra. Eat shit and die. Okej, okay, ziomek, jakby nie ma się co denerwować. To jest tylko przyjacielski pojedynek pośrodku kurna niczego. Ale go pięknie teraz skombiłem. Jeszcze potężny cios. Nie, nie dało się potężnego ciosu, bo jeszcze chyba ani razu nie trafiłem potężnym ciosem nikogo. O, teraz się udało. Dobra, Febri. Co jeszcze pokażesz? Co jeszcze potrafisz? Pięknie, unik, tutaj go skopiemy teraz. W sumie to jest jakaś taktyka. Wystarczy czekać, aż koleś podejdzie. I skontrować szybko. No dajesz, Febri, pokaż mi jeszcze raz co potrafisz, no. Ja teraz cię kopnę, żeby cię trochę sprowokować. Dobra, kopnę cię jeszcze raz w takim wypadku. No dobra, to kopnę cię jeszcze raz, no zaraz się okaże, że w ogóle mogę cię po prostu skopać na amen. Proszę bardzo, i skopa, jest koniec. Febri, chciałem cię jakoś bardziej epicko pokonać, ale no byłeś słabszy niż twoi koledzy. Mimo, że miałeś epickie ogłosienie, w sensie na twarzy. Cholera jasna, Buddy jest na równi... walczy na równi z Febrim. Przepraszam bardzo, wcale nie walczę na żadnej równi z Febrim. Buddy tutaj rozpieprzył Febriego. Ej, jak to jest w ogóle możliwe? Cholera jasna, on jest odpowiednim przeciwnikiem dla Febriego. Nic dziwnego, że dostaliśmy kompletnie skopani. Cholera, teraz to ja się już zacząłem stresować. Ja też. Boże, dzieciaki, spokojnie. Febri się cieszy, bo najwyraźniej jest masochistą. Cholera jasna, mi się to kurwa podoba. A więc pogłoski były prawdziwe. Jesteś w stanie walczyć ze mną, mimo że walczyłeś wcześniej z pięcioma moimi chłopcami. Przyznam ci to, jesteś naprawdę po prostu człowiekiem armią. Ale ta armia i jej tytuł będzie niedługo mój. Ja zaraz cię rozpierniczę w tej walce. Dalej, szefie. Rozpieprz tego frajera. Co by było, Jesus, Buddy się wkurzył, zamknij mordę, kontol. Pieprz się. No i to jest właśnie rozgrywka na poziomie naprawdę epickim, nie? Tutaj nie ma jakiegoś tam flafu, że było, że kogoś ratujemy, że już się noc zrobiła, my się tłuczemy cały dzień generalnie. A wiecie od czego ja zacznę? Wiecie od czego zacznę w tej walce? Mamy wykończyć Febriego. Zacznę od tego, że krzesło jest po prawej stronie. Bum, krzesełko. Bum, jeszcze raz. Masz od razu kolejne krzesło. Kontrol to jest, kurczę, słowo, które zostanie ze mną po tej grze, że tak powiem. O, to się cofniemy. Mamy energii trochę. Znaczy, energia mi się skończyła. W sumie jak ta energia działa? A, bo tutaj mogę zrobić tak. Potem mi się energia ładuje znowu. Ten tu jakieś, kurde, kombosy z księżyca. Chyba tutaj unikniemy tego. O, teraz pięknie, żeśmy to skontrowali. Skontrujemy jeszcze raz. No, on tutaj próbuje, ale on się po prostu nie zna na walce aż tak bardzo jak ja. Ja się z plecakiem się w sumie biję, żeby było śmieszniej. Już to chyba trochę trudniej. Dobra, kontol, słuchaj. Masz krzesełkiem. Jeszcze tutaj uniknę twojego ataku, pięknie. Proszę, nie możesz przegrać, ja ci kurde udowodnię, że możesz. Ja mam czerwonego wina jeszcze w plecaku trochę.
Więc nawet gdyby mnie pobił, to moje czerwone wino jest w stanie mi pomóc. Dobra, energia mi się skończyła. Będę na to uważać w sumie. Ja to w ogóle przez całą... To jest pierwszy raz, kiedy na to zwracam uwagę w ogóle w tej grze, że tu jest energia. Proszę bardzo, Febri. Piękny atak. Ten krzyk. Febri, Febri. Masz jedną szansę, możesz się poddać jeszcze. Rozumiem, że się nie poddasz jednak. No, zaatakuj. Proszę bardzo, sam tego chciałeś. Sam tego chciałeś, Febri. Ja nie próbowałem tego zrobić. Zajebiście. Awesome. Febri się pokazał z jakiejś strony. Ciężko powiedzieć konkretnie, jaka to była strona, ale patrzcie, jak pięknie poleciał. Rozwaliliśmy całą bandę, kurczę. I policja przyjechała. Policja to powinna nam podziękować. Stać, nie ruszać się. Potrzebujemy ambulansu na ulicy Swalayan Kembang. A jak zwykle, potyczki studentów. Oh shit, to jest problem tam w tym mieście, co? Znowu ty, bad? Nigdy się nie męczysz tym wszystkim, co robisz? Puty wygląda na tak wpienionego, on po prostu chciał iść do domu. Miał dwie butelki wina w plecaku, chciał je przynieść do domu, posiedzieć spokojnie. Parcha, no dobra, dam Budiemu jeszcze jedną szansę. Ale jeśli jeszcze raz złapiemy, to ja już wtedy muszę go spisać. Mimo tego, że jest nawet dzieciakiem. I wtedy go trzeba będzie osądzić. Tak, proszę pana, ja to rozumiem. Dziękuję panu ślicznie. Budi, słuchaj. Trzeba trochę poćwiczyć umiejętność uciekania. Spójrz na mnie, Budi. Budi. Budi, proszę, pomóż mojemu po prostu sercu. Nie mogę wciąż słyszeć o tym, jak sąsiedzi plotkują, że znowu cię wezwali na policję. Ci ludzie już widzą naszą rodzinę jako wstyd. Ale to oni zaczęli, mamo. Tak, ale policja tego nie widzi w ten sposób. To co, to mam po prostu dać się zbuliować, tak jak w wcześniejszych latach? Gdyby tutaj był tata, to by to zrozumiał. Ale twój tata nie żyje. Jezu, on ma tak poronione ręce, ten chłopak, swoją drogą. Proszę, doceń to, co udało mi się zyskać dla nas w tym momencie. Nasze życie są dużo lepsze niż wtedy. Przecież wiesz o tym. No ja się domyślam, I guess. Miałeś twojego ojca kilka lat temu była bardzo trudna dla mnie. A słowa twojego ojca nie są nieprawidłowe, ale tak jest życie. Musimy iść naprzód. Nawet jeśli to oznacza ignorowanie tego, co czujemy. Ponieważ to, co ma znaczenie, to jest ważniejsze niż po prostu pamiętanie o zmarłych. I jest tym proszenie się o żywych. Wiem, że jesteś dobrym chłopcem, Budi. Ale to wszystko wokół ciebie powoduje, że jesteś właśnie taki. Dlatego właśnie mama i pan Danang zgodzili się, żeby się stąd wynieść. Wynieść? Tak nagle? I dokąd? Więc ostatniego tygodnia pan Danang dostał awans. Teraz będzie siedział w Jayakarcie. Pomyśl o tym, to może być nasz bilet do wyjechania stąd. A co ze szkołą? Wszystko zostanie załatwione przez pana Dananga. Pan Danang jest potężny. Wychodzi na to, że on zna dyrektora Chiptey Viata Vocational School. Oni tam mają takie same przedmioty jak te, które tutaj brałeś. Wolę. Więc możesz tam kontynuować swoją naukę. Budi, obiecaj mi, że w tej nowej szkole będziesz lepszy niż to pokazałeś do tej pory. No ja patrzę na Budiego, to nie wierzę w to. Bez żadnych walk. Martwię się o ciebie. Mam dość stracenia ludzi, których kocham. No bo Budi chce być dobrym chłopakiem, no. Bo się zgadza z mamą, ale obiecuję, że nie będę więcej walczył. I większego kłamstwa to nikt chyba nie powiedział. Przecież Budi jest stworzony do walki. Widzieliście, co on zrobił z tymi ludźmi. Dwa miesiące później... Budi jest już królem walk w nowej szkole. Coś tak czuję. Na pewno jego ręce się nie zagoiły. A to wszystko to w ogóle było takie piękne intro. Miejcie świadomość tego. Apteczka w ogóle. A on już sobie ręce zawiązuje, bo on wie, co się dzieje w nowej szkole. Tylko matka nie może wiedzieć prawdopodobnie. Jakarta, witaj w Chiptey Viata. Piękna nazwa dla szkoły. Selamat Datang. Ja ostatnio mam wrażenie, że coraz więcej indonezyjskich tytułów gram. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, mamy całą szkołę. Czy to jest open world w ogóle? Czy tutaj można łazić po tej szkole? Nie wiem, uczyć się czegoś? Tam ktoś myje sobie podłogę. Jest wszystko spoko. My już byliśmy gotowi do walki z motorami, z tego co widzę. Mamy iść do naszej nowej klasy, okej. Szkoła znowu, mam tego dość, myśli sobie Budi. Jeśli nawet chciałem wyjść, ale przynajmniej w tej szkole, ta szkoła jest lepsza niż tamta wcześniejsza.
Powietrze tutaj jest takie świeże. Tak to jest, kiedy nie ma gór w pobliżu. Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. Zaraz, gdzie jest moja w ogóle klasa? To jest dobre pytanie. Jezus Maria, czy wszyscy studenci w tej szkole mają skutery i motocykle? Znaczy ja czaję, że w Indonezji jest coś na punkcie skuterów i w ogóle. Czy to boisko jest, czy mogę tą piłkę? O, tak jest! Mogę tą piłkę kopnąć. To jest, gra zyskała w tym momencie. Muszę strzelić bramkę. Zobaczmy, czy się uda. Dobra, i teraz tylko pyk. Come on, dobrze ci idzie. Budi, litość boską, Budi. Bramka była przed tobą. No, Boże święty. Budi, masz jeszcze jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. Literally impossible to do. Dobra, teraz, nie, jesteśmy na wprost tej bramki. Dajesz, Budi, puf, 1-0, fantastycznie. Dobra, idziemy do naszej nowej szkoły, klasy, nie wiem. Chyba tam dalej powinniśmy pójść. Strzeliłem bramkę, pokazałem się przed nowymi kolegami ze szkoły. Wiadomo, że jest już dobrze. Zobaczmy jeszcze warstwę fabularną trochę tej gry, bo... No, auć! Ziomek, kim ty jesteś? Co ty zrobiłeś? Software Engineering. Budi się uczy inżynierii software'owej, okej. Dialogi? Mistrzostwo w pisaniu dialogów. Co? Nic! Czy mógłbyś pomóc mi pozbierać moje książki, proszę? Zbyt wcześnie, żeby takie problemy robić. No dzięki. Jestem Bobby. Jak ty masz na imię? Być nie widziałem wcześniej. Budi jestem. A jesteś tym studentem nowym, co? Tak. A skąd jesteś? Co się to obchodzi? A jaki przedmiot bierzesz? Software Engineering. A jaki masz ten grade w sensie, że poziom? Czy 12? Klasa w sensie. 12 klasa. Wow, ja cię kręcę. Ja też. To chodźmy do klasy. Ja cię zaprowadzę, nie, ziomek, kurde. Chodź, Bobby, prowadź, Bobby. Ty wiesz, jaka jest nasza klasa, szybciej, Bobby, szybciej, biegnij. Jak ty tam masz na imię, jeszcze raz? Budi? Ta. A, wybacz, łatwo zapominam. W każdym razie, o, tutaj ludzie w ogóle... Ciekawe dymki są w sumie. Ja trochę tutaj jestem zmuszony, żeby być. Ponieważ nie dostałem się do innych szkół. Moje oceny były średnie, mówiąc oględnie, ale wiesz, to ja naprawdę szczerze pracuję nad tym. Większość moich kolegów ze szkoły coś tam, bo używali cheatów i sprzedawali je inni ludzie z wyższych szkół. Mają zresztą tam ludzi wewnątrz edukacji, Ministerstwa Edukacji, chciałbym powiedzieć. Ziomek ma przygotowaną całą piękną wymówkę, rany boskie. W ogóle jaka ta szkoła jest wielka. Ona w ogóle trochę wygląda jak jakiś taki budynek mieszkalny. Że piłek też przy okazji. Animation Engineering, Network Engineering, Fashion. Co za szkoła jest w ogóle? Siram Toilet, co? Setelach Pakai, cokolwiek to znaczy. Ale jakie piękne, zajebiste kwiatki. What the fuck, czy oni tam Excela ogarniają? Nie mogę tam wejść, bo bym sprawdził. Dobra, zobaczmy, co tu jest dalej. Pan Casilla, no dobra. Kolego, czy ty mnie zaprowadzisz do tej klasy kiedykolwiek? Bo tak się ciągnie i ciągnie. 30 metrów do klasy, Boże. Tu jest nasza klasa, Bud. W każdym razie, czy myślisz, że ktokolwiek mógłby umrzeć, gdyby spadł z drugiego piętra? Śmiech w tej grze jest potężny. A więc to jest nasza klasa, wchodź do środka. Nie możesz iść pierwszy, ja tutaj posiedzę jeszcze przez chwilę. No dobra, siądziesz obok mnie? Wszystko mi jedno. A ty musisz być nowym studentem, ten... Jak to powiedzieć, stepson, no... Kurde, jak to się nazywa po polsku? Nie, że to jest nasz ojciec, tylko to jest nasz... Jesteśmy pasierbem chyba dla niego, jak to się chyba nazywa. Pasierb Dananga, co? Tak, proszę pani, jestem Budi. Miło cię poznać, Budi, ja jestem Ratna. Uczę Bahasa Indonezji tutaj, czyli języka. Bardzo miło poznać. W każdym razie, jak tam Danang? Byliśmy w sumie to z jednej klasy pochodzimy tak naprawdę, aż do momentu, kiedy w końcu opuściliśmy szkołę. Ta serio, twój tata był taki bardzo spoko, ale niestety cały czas pomijał zajęcia. No, dosłownie, byłam całkiem skołowana, jak w ogóle on był w stanie zdać klasę. Nawet jego oceny były tak niskie, haha, w ogóle to twój tata, gang jego był strasznie, kurczę, sławny, Budi. Zapomniałam jego imienia, ale z tego co pamiętam, tutorem był A... A, już się klasa, już lekcje zaczynają, więc w każdym razie... dobra, skończyła już pani gadać, może powinniśmy wejść do środka. O, okej.
Radna po prostu koleś jednym zdaniem zabił w niej cały entuzjazm do życia. Woody jest po prostu potężny. Czy to była muzyka z Mario przez chwilę? No dobra, lekcje się skończyły. Nie zapomnijcie o swoim zadaniu domowym. Dobrze, proszę pani. Tutaj wszyscy, kurna, śpią. Dosłownie. Wszyscy poszli spać. Nawet Woody poszedł spać. Ej, Woody, wstawaj. Czas na lunch. Ach, drzemki w klasie są najlepsze. W każdym razie, Woody, chcesz może się przejść do kafeterii ze mną? Okej. No dobra, okej. Jakby Woody jest dziomeczkiem, Woody pójdzie ze swoim nowym kolegą do kantyny. Moi drodzy, ale my pójdziemy z kolei do końca, że tak powiem. Zanim się tutaj, kurczę, nasza koleżka rozgada. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o grze Troublemaker. Ja myślę, że to jest bardzo... bardzo nietypowa rozgrywka, jakby, to znaczy czuć ten taki amatorski feeling, a jednak to wyszło, nie? I nawet na Steamie ma bardzo pozytywne oceny, bo z tego co kojarzę, to zyskało ta gra gdzieś ponad 90%, albo nawet 90% pozytywnych ocen, więc coś tu musi być w tym wszystkim, w tym szaleństwie jest metoda. Jestem ciekawy waszych opinii jednak. Jeśli wam się podobało to zapraszam też do tego, żebyście zasubskrybowali kanał i może nawet zostawili lajka pod filmem, a co? I się usłyszymy już niedługo w kolejnym nagraniu. Jakiejś kolejnej nowej, znaczy nowej, niekoniecznie nowej, ale jakiejś kolejnej grze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Hej!